10 lat temu byłem na koloniach w Mielnie. Tam przydarzyło mi się coś bardzo strasznego. Proszę sądu, ale co to ma być? Mamy wysłuchiwać tutaj wspomnień z kolonii jakiegoś chłopaka? Ja przyszedłem tutaj usłyszeć wyrok w ważnej sprawie, a bardzo mi się śpieszy. Panie Kasalik, ale proszę się opanować. To są przesłuchania świadka. Proszę usiąść. Słuchamy. Ten człowiek mnie zgwałcił. Boż. Wysoki sądzie, przeczytałem w internecie informację o tej prowokacji. Ten człowiek wypowiadał się w telewizji. Opowiadał o sobie, że tak policji pomagał w schwytaniu tego pedofila. On sam jest pedofilem. Przeszedłem tu tylko po to, żeby upewnić się, że to on. No to są bzdury, to są jakieś pomówienia w ogóle. Byłeś opiekunem innej grupy na tych samych koloniach. To był koniec lipca. Panie Kasalik, proszę wstać. Był pan opiekunem grupy młodzieży 10 lat temu? No, pani sędzio, ja co roku jestem opiekunem na jakimś obozie i kolonii. Może i byłem też. Koledzy z mojego pokoju poszli na dyskotekę, która była organizowana dla wszystkich, którzy byli w tym ośrodku. Ja zostałem sam w pokoju, ponieważ miałem gorączkę. A on to wykorzystał. No chłopcze, przestań fantazjować. On zakradł się do mojego pokoju. Ja miałem wtedy 9 lat. Nie miałem siły się przed nim bronić. On zatkał mi usta dłonią, żebym nie krzyczał. Pamiętam, że czułem od niego woń alkoholu i papierosów. Zgwałcił mnie. Ja... To wszystko trwało maksymalnie z 5 minut, ale we mnie te chwile pozostaną już na zawsze. Zniszczyłeś mi życie. Po wszystkim przykryłem się kołdrą i zacząłem płakać. Ja bardzo chciałem o tym zapomnieć. Chciałem udawać, że nic się nie stało. Wysoki sądzie, no, ludzie już tacy są, że jak nie robią nic dobrego, to starają się deprecjonować osiągnięcia innych. Proszę świadka, padło tutaj bardzo poważne oskarżenie. Czy jest coś, co może potwierdzić pana słowa? Tak, ja pamiętam wszystko bardzo dokładnie, łącznie z jego blizną na tyłku, bo niby skąd miałbym o niej wiedzieć? Wiem też, że on ma tylko jedno jądro. Mówił mi o tym, kiedy mnie gwałcił.